Właśnie rozpadł się twój kolejny związek. A może czujesz, że ten, w którym jesteś, to nadal nie to, nawet jeśli jeszcze się nie rozstałeś? Jeśli tak, to warto się zastanowić, co poszło nie tak i co możesz zmienić, żeby w przyszłości było lepiej. Oto pięć najbardziej prawdopodobnych powodów, dlaczego do tej pory twoje relacje nie wychodziły najlepiej. 1. Trafiasz na nieodpowiednie osoby. Wbrew pozorom, prawdopodobieństwo, że to ta osoba, która właśnie niedawno wpadła ci w oko, będzie do ciebie pasowała, jest bardzo niewielkie. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka podoba ci się z wyglądu. To nieprawda, że przeciwieństwa się przyciągają. Jeśli chodzi o związki, to tym większe macie szanse na to, że uda wam się stworzyć szczęśliwą relację, im bardziej jesteście do siebie podobni. Jeśli jednak w twoim życiu niewiele się dzieje i nie poznajesz zbyt wielu ludzi, to sam z siebie wskazujesz na to, że masz niewielki wybór spośród partnerów i niewielkie szanse na to, że trafisz na kogoś o podobnych wartościach i podobnym światopoglądzie. Różnice w charakterze to powszechny powód rozstań, chociaż jest on podawany zdecydowanie zbyt często podczas spraw rozwodowych. Lekarstwem na to jest stwarzanie sobie większej ilości okazji do tego, żeby poznawać nowych ludzi i wychodzić częściej na randki. Dzięki temu znacznie zwiększasz szansę na to, że poznasz kogoś, kto świetnie będzie do ciebie pasował. 2. Kochasz za mocno i ciągle łamiesz równowagę uczuć. To jest tym bardziej prawdopodobne, jeśli to ty kolejny raz zostałeś porzucony. Jeśli tak jest, to zachęcam cię do zapoznania się z innymi filmami na moim kanale, w którym dużo dokładniej omawiałem ten temat. Zachęcam też do zapoznania się z moim kursem Jak budować i naprawiać związek, który znajdziesz na stronie kursy.jakzdobywać.pl. 3. Wpadasz w tak zwaną pułapkę namiętności. To może cię dotyczyć, jeśli to ty zawsze kończysz związki i to głównie dlatego, że spotykasz kogoś, kto wydaje ci się bardziej atrakcyjny. Ten problem najczęściej dotyczy bardzo towarzyskich ludzi, którzy mają powodzenie u płci przeciwnej i dużo okazji do tego, żeby jednak zmienić partnera, najczęściej po roku lub dwóch latach. To właśnie po tym czasie ta początkowa faza zakochania słabnie i związek staje się bardziej dojrzały, ale ta namiętność i ekscytacja przed każdym kolejnym spotkaniem, które jest coraz mniej, to coś, czego może zacząć ci brakować, więc tak łatwo wpaść w pułapkę szukania tego z kimś nowym. Jednak to sprawi, że każdy twój związek skończy się po stosunkowo krótkim czasie. Warto być tego świadomym i zastanowić się, jakie masz największe priorytety w swoim życiu. 4. Z czasem przestajesz starać się o swój związek. Bardziej skupiasz się na obowiązkach i pracy niż na swoim partnerze. Dopada was rutyna, niemal każdego wieczora siedzicie w domu, zaczynacie żyć własnym życiem i dużo rzadziej ze sobą rozmawiacie. To chyba najczęstszy scenariusz rozpadu dłuższych relacji. Oczywiście nie warto ciągle nadskakiwać swojemu partnerowi i zasypywać wyznaniami uczuć, ani tym bardziej pretensjami o to, że jemu nic się nie chce, bo to na dłuższą metę prowadzi do przechylania równowagi uczuć na twoją niekorzyść, ale zdecydowanie warto wychodzić z inicjatywą przede wszystkim rozmów, ale także robienia czegoś razem, tylko we dwoje. Nawet jeśli przysięgaliście sobie, że będziecie razem do końca waszych dni, to nie znaczy, że tak właśnie będzie. Jeśli wy sami nie zadbacie o wasz związek, to nikt inny tego za was nie zrobi. Przy czym w tej sytuacji nie ma co się oglądać na swojego partnera, bo brak działania drugiej strony nie jest żadnym usprawiedliwieniem. To ty bądź inicjatorem i regularnie proponuj wyjścia, wyjazdy lub w inny sposób organizuj wasz czas, tak żeby jak najwięcej spędzać go wspólnie i mieć okazję na głębsze rozmowy. Jeśli twoje propozycje będą miały formę luźnych, ale jednocześnie konkretnych pomysłów i nie będziesz nakładał żadnej presji na swojego partnera, to nawet regularnie wychodząc z inicjatywą, nie złamiesz równowagi uczuć. 5. Nie znasz skutecznych sposobów komunikacji. Ten punkt dotyczy ciebie, jeśli wszystkie twoje związki rozpadły się z powodu częstych kłótni. Właściwie obok innych powodów ten punkt dotyczy większości ludzi, bo mało kto wie, jak komunikować się spokojnie i z szacunkiem. Nawet jeśli twój partner coś porządnie przeskorował, niemal każdy uznałby, że należy mu się jakaś reprymenda, to jeszcze nie znaczy, że wytknięcie mu błędów jest dobrym pomysłem. Bo właśnie to prowadzi do kłótni, czyli osłabia waszą relację i wcale nie prowadzi do zmiany w przyszłości. W
tym samym momencie, kiedy twój partner czuje się atakowany, twój przekaz staje się zupełnie niesłyszalny, więc tak naprawdę on nie może zrozumieć, że zrobił coś nie tak. To zadziwiające, że niektóre pary latami kłócą się o jedną rzecz i jednocześnie latami nic im to nie daje, nic się nie zmienia, przynajmniej nie na lepsze, ale mimo to ciągle korzystają z tej samej nieskutecznej strategii. Dobra wiadomość jest taka, że skutecznej komunikacji można się nauczyć, a totalnie cudowną wiadomością jest to, że wystarczy, że ty się tego nauczysz. Twój partner nie będzie musiał nawet kiwnąć palcem. Może być tak samo obojętny i negatywny jak do tej pory, ale kiedy ty zmienisz swój sposób, w jaki z nim rozmawiasz, on chcąc, nie chcąc też się zmieni. Z jednej strony poznanie wiedzy na ten temat jest stosunkowo łatwe, ale z drugiej strony pokonanie swoich nawyków komunikacyjnych jest znacznie trudniejsze, ale wszystko da się zrobić. Przy okazji tego tematu ogłaszam, że właśnie zacząłem pracować nad nowym, obszernym 30-dniowym kursem, w którym dokładnie pokazuję, w jaki sposób uczyć się skutecznej komunikacji, nawet jeśli warunki i nastawienie partnera jest absolutnie niesprzyjające. Ten kurs będzie wymagał ode mnie dużo pracy i dlatego chciałbym Was, moi drodzy widzowie, prosić o pomoc. Opiszcie mi proszę w komentarzu, na czym polegały Wasze ostatnie kłótnie, najlepiej opisując krótko konkretną sytuację, o co poszło, jak się zachował Wasz partner czy partnerka i jak Wy na to zareagowaliście. Dokładnie przeczytam każdy komentarz i odpowiem na niego. Już niedługo zrobię film, w którym przedstawię schemat powstawania kłótni, więc te przykłady będą dla mnie bardzo przydatne. I na koniec mam dwie wiadomości. Pierwsza zła, w związku z tym, że teraz dość intensywnie pracuję nad tym nowym kursem i mam różne inne projekty, którymi się zajmuję, postanowiłem zmniejszyć częstotliwość dodawania nowych, niedzielnych filmów. Teraz nie będą się pojawiały w każdą niedzielę, tylko co drugą niedzielę. No niestety będzie tych filmów trochę mniej. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że nadal możecie co tydzień dostawać filmy ode mnie, bo właśnie w tej chwili uruchamiam na nowo sprzedaż mojego sztandarowego kursu Rok Zmian, który przez bardzo długi okres był niedostępny. Teraz można znowu zapisać się na kurs, gdzie przez rok co tydzień dostajecie nagranie ode mnie, a oprócz tego raz w miesiącu spotykamy się na webinarze, gdzie dzielę się różnymi ciekawostkami dotyczącymi rozwoju osobistego, relacji damsko-męskich, efektywności osobistej, pewności siebie i tak dalej. Jeśli jesteście zainteresowani tym kursem, to zachęcam, żeby zerknąć na stronę rokzmian.pl i tam za złotówkę wykupić sobie dostęp do takiego kursu. Zatem to już wszystko na teraz. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił, albo jeśli już subskrybujecie, żeby kliknąć dzwoneczek, wtedy będziecie powiadomieni o nowym filmie. I do zobaczenia za 2 tygodnie. Robert Marchel.